I tam w kolejnym filmiku obiecywałam kilka filmików odnośnie takiej, powiedzmy, świątecznej serii, świątecznego klimatu. Generalnie trochę słabo z czasem stoję, mam tyle różnych spraw do załatwienia, także nie wiem, jak to z tego, jak to w ogóle wyjdzie, że tak powiem, w realizacji. Planowałam kilka filmików, nie wiem, czy nie będzie tak, że tylko będzie ten jeden, a jakiś inny, może za jakiś czas, nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie, no, w związku z tym, że wszystko znowu niestety będzie pozamykane, znaczy wszystko, no, część spora, to ja po prostu pewne sprawy muszę ogarniać teraz, bo już po prostu później tego nie ogarnę. I w związku z czym po prostu zamęt się robi trochę w tym okresie przedświątecznym, no nic, trudno. Przychodzę z zapachami świątecznymi, bez wnikania w ceny, czyli filmik chciałam też nagrać niedrogie perełki świąteczne, perfumowe, natomiast tutaj już bez wnikania w ceny, dlatego że tutaj mamy mainstream, ale taką wersję dawniejszą. Mamy niższe jeszcze unikat, mamy niższe i mamy jeszcze mainstream unikat. Jeżeli chodzi o Hermé i Audemars Piguet Elixir, to mamy tutaj przepiękny zresztą też flakon w iście świątecznym stylu i zapach również. Jest to przepiękne połączenie takiej aury pomarańczowej, drzewnożywicznej, po prostu zjawiskowy zapach. Zachowany w takim ciepłym, świątecznym, takim otulającym klimacie, ma coś wspólnego z bakaratem kurdiżą, natomiast według mnie Hermé tutaj wygrywa, jest bardziej unikalny. I nuta pomarańczowa, taka właśnie świąteczna, wyczuwalna. Mamy też Féminin de Bois, Serge Lhute. Tutaj mamy motyw taki, bym powiedziała, słodko-drzewny, troszeczkę taka nuta Coca-Coli w tej dawnej wersji jest wyczuwalna i właśnie słodkość takich szlachetnych owoców suszonych. Motyw ciast, na przykład właśnie takich ciepłych, jesienno-zimowych, też może być fajnym motywem świątecznym. Mamy tutaj Masaimara i ich szarlotkę. I świąteczny, słodkościowy klimat takich ciasteczek, może troszeczkę w stronę kardamonową, to jest zapach unikatowy Nina Ricci. Nazywa się Delice. Dajcie znać, jakie są Wasze skojarzenia takie perfumowo-świąteczne. Czy ja któregoś z tych zapachów użyję na święta? Jeżeli zabiorę ze sobą, to może Hermé, bo to też jest taki właśnie mały, 30-litrowy wielkościowo flakonik. Natomiast ja raczej skłonna jestem na jakieś właśnie takie, jak potrzebuję na ileś dni, to raczej zabierać małe ilości różnych niż jakiś flakon, chociaż nie wiem. Dla mnie w ogóle przepięknym motywem też na święta jest oczywiście Rudolf Mars. Boże, co ja już gadam, jestem tak zaplątana. I na pewno w jakimś okresie takim zimowym o tym zapachu się pojawi. Nie wiem, czy zdążę przed świętami, ale podlinkuję może film, gdzie już troszeczkę o tym zapachu opowiadałam. To jest przepiękny taki las, właśnie taka zimowość, mroźność, także na święta motyw fenomenalny. W ogóle, jeżeli chodzi o markę, no coś wymawia Berdu, chyba tak. To fenomenalny jest ich zapach Hoja de Cuba, już chyba wspominałam. Coś mi przypomina, w ogóle bardzo, bardzo udany. Tutaj flakonik Hermé jest po prostu iście świąteczny, ta wersja 30-litrowa jest po prostu prześliczna. W ogóle to jest zapach arcydzieło. Prawdziwa perełka mainstreamowa. Ręce mi trochę drżą, bo ja po prostu mam teraz jakiś chyba niedobór magnezu. Muszę się, że tak powiem, zaopatrzyć w jakieś produkty żywieniowe bogate w magnez, pojeść dużo bananów i tak dalej, orzechów. Ja generalnie, w ogóle generalnie jemy dużo orzechów, ale jakoś ostatnio po prostu cały takie kołowrotek się robi i trochę mam wrażenie, że na pewno jem mniej orzechów niż kiedyś. Jak pływałam, to te orzechy były takim nieodzownym towarzyszem, że tak powiem, bo małe ilości się zjadało, a kalorycznie dużo. Natomiast teraz chyba muszę wrócić, zwłaszcza do jedzenia trzech orzechów brazylijskich dziennie a propos selenu.